Środa 11 stycznia, Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w programie. Wracamy do niewątpliwie gorącego tematu podwyżek cen ciepła. W informacjach także o małej rzece o wielkim znaczeniu. Powiemy, czy przed zimą uciekamy do ciepłych krajów. Nie milkną echa w sprawie podwyżek cen za ogrzewanie. W Piotrkowie Trybunalskim, ale też w licznych miastach w Polsce od nowego roku obowiązują nowe stawki za ciepło i podgrzanie wody. Stawki, które poszybowały w górę o nawet kilkadziesiąt procent. Skąd się biorą ceny ciepła? Po pierwsze, są efektem wyliczeń pracowników elektrociepłowni, ale na tym nie koniec. Każdą taryfę zatwierdza rządowa instytucja, czyli Urząd Regulacji Energetyki. To urzędnicy w Warszawie sprawdzają, czy koszty są prawidłowo wyliczone. A co wpływa na koszt produkcji ciepła w piotrkowskiej elektrociepłowni? 74,1% to koszt zakupu opału i gazu, 10,8% to koszt zakupu uprawnień do emisji CO2, 6,8% wynagrodzenia, 2,7% to koszty energii elektrycznej, 2,1% to amortyzacja, 0,78% usługi obce i 0,66% na podatki. Wzrost kosztów ogrzewania to nie problem wyłącznie Piotrkowa. Podobnie jest w Łasku, gdzie jeszcze w 2022 roku cena ciepła wynosiła 60 zł za gigajoula, ale od stycznia to już 292 zł. Sprawę podwyżek w Łasku wczoraj opisywał portal Wirtualna Polska, gdzie czytamy. Afera w Łasku, kontrolerom zabrakło języka w gębie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Polak oraz lokalni działacze PiS dokonali kontroli w ciepłowni w Łasku, aby udowodnić, że dramatyczne podwyżki rachunków to wina samorządowców. Według świadków rozmów, kontrolerom zabrakło języka w gębie, gdy uzmysłowiono im, iż taryfę zatwierdził szef Urzędu Regulacji Energetyki, powołany przez premiera Morawieckiego, a limity podwyżek wymyśliła sama minister Anna Moskwa. Burmistrz Łasku podkreśla, że to nie burmistrz ustala cenę gazu, która ostatecznie decyduje o wysokości czynszu, tylko rząd. A w telewizji regionalnej 8 TVR w programie Na każdy temat odniósł się do protestów mieszkańców związanych z podwyżką cen. Chcę jasno i wyraźnie podkreślić, powiedzieć, że ja w pełni niezadowolenie mieszkańców rozumiem, więcej, ja to niezadowolenie popieram. Ale musimy zdać sobie sprawę, że jako burmistrz nie mogę zgodzić się na to, czy doprowadzić do upadłości jednej czy drugiej spółki, albo też, żeby gmina zaniechała wszelkich inwestycji i dofinansowała czy to ciepło, czy to wodę. Całe nieszczęście polega na tym, że państwo takiej firmy jak nasze przedsiębiorstwo energetyki cieplnej nie zaliczyło do tych firm, które wytwarzają ciepło, zaopatrując to ciepło spółdzielnie mieszkaniowe. Niesprawiedliwość polega na tym, że wspólnoty mieszkaniowe są tak potraktowane, mają to ciepło znacznie, gaz znacznie taniej, natomiast PEC będzie się musiał zaopatrywać od 1 maja na wolnym rynku. Podwyżki cen ciepła to problem globalny, dotyka wiele samorządów. Prezydent miasta Krzysztof Chojniak wystosował do parlamentarzystów z naszego okręgu apel w sprawie rosnących kosztów życia piotrkowian i funkcjonowania samorządów, w tym szczególnie wysokich kosztów wpływających na produkcję ciepła. W apelu czytamy. Tak gwałtowny wzrost cen ciepła spowodowany jest głównie bardzo wysokimi cenami gazu, trzykrotnym wzrostem cen węgla, ponad 2,5-krotnym wzrostem cen energii elektrycznej. Na poziom cen ciepła mają również wpływy wysokie ceny uprawnień do emisji CO2. Wymienione pozycje kosztowe stanowią prawie 88% wszystkich kosztów i to one odpowiadają za taki poziom cen. Na wyżej wymienione ceny zarówno samorząd, jak i spółka elektrociepłownia Piotrków nie mają żadnego wpływu. Prezydent apeluje również o powrót do 5% VAT-u, co leży wyłącznie w kompetencjach rządu oraz utrzymanie od 1 maja 2023 roku rekompensaty za wytwarzanie ciepła. Do tematu ciepła powrócimy pewnie jeszcze nie raz, obyśmy mieli dla Państwa lepsze informacje.
Wracamy do serwisu. Dynamiczny postęp cywilizacyjny znacząco wpłynął na degradację środowiska naturalnego, czego efektem są zmiany klimatyczne, które są coraz bardziej nieprzewidywalne. Susze czy powodzie stały się naszą nową codziennością. Jak sobie z tym radzić? Jak najmniej ingerując w środowisko i wykorzystując rozwiązania oparte na przyrodzie? O tym dziś mówiono podczas warsztatów zorganizowanych w Piotrkowskiej Mediatece. Rozwiązania bliskie przyrodzie, ich postrzeganie i możliwości wdrażania na przykładzie rzeki Bogdanówki. To temat przewodni warsztatów, podczas których naukowcy wyjaśnili, dlaczego to rzeka Bogdanówka stała się centrum ich zainteresowania. Zauważyliśmy, że bardzo dużo wody w szybkim czasie odpływa z tego obszaru. Zainteresowało nas, jak możemy zmienić tą zlewnię, ukształtowanie, użytkowanie tej zlewni. Czy możemy wykorzystać infrastrukturę hydrotechniczną istniejącą, aby zatrzymać tą wodę. Jest to istotne zwłaszcza ze względu na okresy występowania suszy, niedoboru wody. Okazało się, że tereny nad Bogdanówką są obszarem, który kiedyś był bardzo bogaty w wodę. Jednak po regulacji rzeki w latach 70. odcięto wiele terenów mokradłowych. Do tego, jak rzeka dziś wygląda, w dużej mierze przyczynił się człowiek. To jest żywy dowód, żywy dosłownie, na temat na to, jak negatywnie potrafi wpływać działalność człowieka na przyrodę i co można zrobić z piękną rzeką poprzez nieodpowiedzialną gospodarkę. Może nieodpowiedzialną, może nie do końca nieodpowiedzialną, bo to słowo takie jest dosyć mocne. Bardziej nastawioną na tylko i wyłącznie korzyści gospodarcze. Jak podkreślano, Bogdanówka to rzeka z wielkim potencjałem, dlatego do wspólnej dyskusji na temat zadań, jakie spełnia i jakie może spełniać, zaproszono przedstawicieli lokalnej społeczności, przyrodników, a także przedstawicieli biznesu. Chcemy zrozumieć, jakie usługi w tej chwili ta rzeka wraz z korytem, wraz z całą doliną, terasą zalewową świadczy, które z nich są rozpoznawane przez mieszkańców, przez decydentów, które z nich może umykają uwadze, a powinny być rozpoznane i docenione i czy na tej bazie możemy stworzyć rozwiązania, które pomogą zapobiegać ryzyku powodziowemu, a jednocześnie również ryzyku suszy. Dla nas, jako pracowników parków krajobrazowych, to dla nas wszystkie takie tereny i takie miejsca są bardzo ważne i które wpływają i mają ogromny wpływ na środowisko, na przyrodę. Pozyskiwane są informacje, tak, jakieś doświadczenia z zagranicy też, tak, więc po prostu chodzi o to, żeby przełożyć to na nasz teren, coś, co jest korzystne, co będzie korzystne dla środowiska. Spotkanie w Piotrkowskiej Mediatece zorganizowane zostało przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Państwowej Akademii Nauk w ramach europejskiego projektu RECONNECT, uwzględniającego rozwiązania bliskie przyrodzie w celu zmniejszenia ryzyka hydrometeorologicznego. O tym, jak sport wpływa na społeczeństwo, ze studentami filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego rozmawiał dziś podczas wykładu otwartego Marek Szkolnikowski. Sport to sport, ktoś by powiedział, ale okazuje się, że sport ma wpływ niemal na każdą dziedzinę życia, edukację, gospodarkę czy nawet politykę. O tym studentom podczas otwartego wykładu w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego mówił Marek Szkolnikowski. Sport determinuje wiele, na przykład wpływa na rozwój państw. Sport może powodować zmiany w społeczeństwie, może powodować zmiany gospodarcze. Absolutnie tak. Sport, duże imprezy sportowe, takie jak Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku, to był ogromny skok cywilizacyjny dla Polski. Każda z takich imprez organizowana przez dany kraj jest wielkim skokiem infrastrukturalnym i dzięki temu pojawiają się miejsca pracy, dzięki temu pojawiają się nowe stadiony, nowe drogi, nowe połączenia kolejowe, lotnicze, lotniska. Sport buduje też społeczeństwo, łączy ludzi, bo kiedy są duże imprezy sportowe, w kibicowaniu jesteśmy wszyscy razem. Lubimy oglądać sukcesy sportowców. Oczywiście. Myślę, że pozwalają nam budować pewność siebie, że jednak warto walczyć o własne marzenia i dążyć do spełnienia. Są takim przykładem. Budują dumę narodową? Oczywiście, najbardziej. Były dla mnie znane. Spotkanie myślę, że przede wszystkim dla młodych pewnie uświadomi, że sport jest jednak tym ważnym czynnikiem naszego życia.
Podczas wykładu poruszono także kwestie dotyczące finansowania sportu, możliwości promocji niszowych dyscyplin, jak na przykład szachy. A już jutro będzie można obejrzeć film Ja, Kaja Dziołcha ze Śląska i spotkać się z twórcami filmu Sławomirem Grunbergiem i Barbarą Grunberg. Projekcja filmu o życiu polskiej działaczki społecznej, patriotki, pisarki i projektantki mody odbędzie się w siedzibie szkoły TEP Edukacja przy ulicy Polnej o godzinie 16.30. I przechodzimy do kolejnych informacji. Integracja to był podstawowy cel widowiska przybysze z planety Zangular, które dla najmłodszej publiki wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury zaprezentowała Łódzka Agencja Koncertowa. Widowisko podsumowywało zbiórkę prowadzoną przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, której efektem ma być nowy rehabilitacyjny sprzęt m.in. dla Piotrkowskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wylądowali na ziemi, dokładnie w Miejskim Ośrodku Kultury. Kosmici narobili niezłego zamieszania. Bohaterowie mieli bowiem misję – znaleźć element, bez którego umiera życie na ich planecie. W poszukiwania zaangażowali młodą publikę, która podczas widowiska dzięki m.in. efektom wizualnym znakomicie się bawiła. Mi się podobało chyba wszystko. A co tak najbardziej? Wyzycha kosmitów. Ogólnie był bardzo fajny i też zaskakujący. A co było takiego zaskakującego w tym? Najbardziej uwielbiałam te światła mrugające. A tobie co się najbardziej podobało? Kosmici. Dobra zabawa dzieci to jedno. Misją tego spektaklu była integracja dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Dla jednych i drugich takie wydarzenia są niezwykle ważnym elementem rozwoju. Są zadowolone i szczęśliwe wtedy. Naprawdę. Rewelacyjnie jest wtedy dla nich. Przede wszystkim integrację z dziećmi niepełnosprawnymi. Nasze dzieci nie mają wśród swoich kolegów takich właśnie dzieci, więc myślę, że to jest dla nich integracja taka, że widzą, że są inne dzieci, którym trzeba pomagać. Nie trzeba się ich bać przede wszystkim, że można z nimi oglądać, można z nimi się bawić, można z nimi przebywać. Widowisko słowno-muzyczne zaprezentowała Łódzka Agencja Koncertowa, która realizuje bajki, musicale i spektakle szczególnie właśnie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Wtorkowe przedstawienie to jednak nie wszystko. Klub była zbiórka zorganizowana przez Polski Związek Towarzystwa Walki z Kalectwem. Wygląda to w ten sposób, że organizator Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem organizuje, zbiera pieniądze na terenie województwa łódzkiego i powiatu piotrkowskiego i te pieniądze są spożytkowane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, może ja przeczytam, bo mogę pomylić, dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy 3 Maja 28 w Piotrkowie Trybunalskim oraz dla podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej w Popielawach. A wartości i przesłania płynące ze spektaklu również zostaną z dziećmi na długo. Buduje więź między dorosłym i dzieckiem, zapewnia emocjonalny rozwój, rozwija język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia, poprawia koncentrację. O czym mowa? Oczywiście o czytaniu książek dzieciom. Specjaliści apelują, by rodzice czytali dzieciom minimum 20 minut dziennie i zachęcają, by dzieci już od najmłodszych lat same sięgały po książki. Motywacją ma być kampania społeczna Mała Książka, Wielki Człowiek. Mała książka, wielki człowiek. Dzieci wypożyczają książkę i dostają naklejkę, ale powiedzieć zabawa to za mało. Dla najmłodszych czytelników to może być prawdziwa przygoda z książką. Każdy przedszkolak w wieku od 3 do 6 lat, który zgłosi się do naszej biblioteki i założy sobie u nas kartę, może właśnie wziąć udział w tym programie i dostaje na start na zawsze książkę i taką kartę, gdzie może zbierać naklejki za każdą wizytę w bibliotece. I ta kampania społeczna ma na celu zachęcenie do takiego rodzinnego czytania w domu. Już kolejny rok Mediateka 800-lecia włącza się w ten sposób w promocję czytania dzieciom. To ma sens, mówią bibliotekarze, a pokazują to statystyki. W 2022 roku wydano 75 książkowych wyprawek. W ubiegłym roku do grona młodych czytelników piotrkowskiej Mediateki dołączyło aż 367 dzieci do 15 roku życia. W tym roku do akcji Mała Książka, Wielki Człowiek mogą przyłączać się kolejni uczestnicy, również obywatele Ukrainy, bo książeczki na powitanie zostały wydane również w języku ukraińskim. By przyłączyć się do akcji, rodzice muszą wyrobić dziecku kartę biblioteczną.
cały czas kupujemy książki, co miesiąc tak naprawdę są robione duże zakupy i przybywa tych pozycji. Średnio to jest tak około 50 tytułów nowych miesięcznie, czasami więcej, czasem trochę mniej, ale jak najbardziej staramy się dbać o to, żeby tych książek było jak najwięcej, zwłaszcza, że te książki dla najmłodszych no często też najszybciej się niszczą i najszybciej się nudzą, dlatego też staramy się, żeby były dokupowane na bieżąco. A dzieciom czytać warto, potwierdzają badania. Udowodniono, że dzieci, którym czyta się regularnie, codziennie słyszą do 5 roku życia o około 290 tysięcy więcej słów niż te, którym się nie czyta. W poniedziałek startują ferie zimowe. W tym roku rozpoczynają je jako pierwsi m.in. uczniowie województwa łódzkiego. A wiadomo, że jak ferie to wyjazdy. Te niedalekie do dziadków na obozy w góry czy nad morze, ale i też te dalekie wojaże. Czy pomimo wzrostu cen wycieczek zagranicznych piotrkowianie uciekają przed chłodną polską aurą do ciepłych krajów? Dla stacji narciarskich ferie to zdecydowanie najbardziej pracowity okres. Wielu Polaków nie wyobraża sobie zimowego urlopu bez gór, śniegu i białego szaleństwa na nartach. Pracowity okres przed feriami mają również organizatorzy wycieczek. Tych, którzy wybierają białe szaleństwo we włoskich czy austriackich Alpach nie brakuje, mówi Anetta Frąc-Jadczyk z Biura Podróży Wakacyjny Świat. Ale nie brakuje również piotrkowian, którzy w ferie uciekają przed zimą do ciepłych krajów. Ciepłe kraje podzieliłabym tu na dwa kierunki. Ciepłe kraje bliższe, gdzie lot trwa tak do 4 godzin. Jest to Egipt i Wyspy Kanaryjskie, czyli Gran Canaria, Teneryfa, Lanzarote, Fuerteventura. I oczywiście ciepłe kraje, tam gdzie mamy rzeczywiście ciepło, gdzie temperatury przekraczają 30 stopni, to kierunek karaibski, czyli Wyspy Karaibskie. Tutaj mamy bezpośredni lot Dreamlinerem do Meksyku, na Kubę, na Dominikanę. Na wyjazdy zimowe chętnie wybierana jest również Tajlandia, a nowością, która pojawiła się w tym roku i na którą również już są chętni, jest wietnamska wyspa Pukok. Cena za tydzień od osoby z pełnym wyżywieniem to średnio nieco powyżej 7000 zł. Mimo że ceny wycieczek z powodu m.in. gwałtownego wzrostu kosztów linii lotniczych poszły w górę, nastawieni na odpoczynek i zwiedzanie w ferie nie rezygnują. Z tego, co u nas widzę, klienci kupują, to rzeczywiście większość to jest wypoczynek, ale są też klienci, którzy łączą wypoczynek ze zwiedzaniem. Bardzo dobrą opcją wtedy są takie w czasy dwutygodniowe, gdzie w pierwszym tygodniu możemy zwiedzić sobie dany kraj, a w drugim tygodniu odpocząć. Wszystko zależy od finansów. Najpopularniejszy ciepły kierunek w sezonie zimowym, czyli Egipt, który wybrało 30% klientów polskich biur podróży, przede wszystkim ze względu na ceny, jak i atrakcje dla dzieci, to koszt około 3000 zł za osobę w formie all inclusive. Jak mówią organizatorzy wycieczek, styczeń to czas, kiedy myślimy nie tylko o feriach. Wiele osób myśli już o zagranicznych wakacjach. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Zapraszam Państwa na magazyn sportowy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Jedenastego stycznia w kolejnym magazynie sportowym w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stafiejczuk. Rozpoczniemy od znakomitej informacji po towarzyskim turnieju, który został rozegrany w katowickim Spodku. Zawodnik piotrkowianina Piotr Jędraszczyk znalazł się już oficjalnie w kadrze na finały Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych, które przez najbliższe 3 tygodnie odbywać się będą w Polsce i Szwecji. Nasz rozgrywający podsumował swoje występy w ostatnim sprawdzianie. Myślę, że wszystkie te 3 mecze były potrzebne, żeby jeszcze dograć wszystkie zagrywki. Niestety w każdym meczu mieliśmy przestój. Tak samo w tym meczu prowadziliśmy 10-3 i daliśmy sobie zmniejszyć tę przewagę do 2 bramek, więc myślę, że tutaj trzeba będzie nad tym popracować. Ale jak najbardziej fajnie, że wygraliśmy taką ilością
i przede wszystkim skaczyliśmy mało bramek i byliśmy konsekwentni w ataku. Piotr Jędraszczyk przyznał również, że aby dostać się na mundial, musiał pokonać długą i ciężką drogę. 2-3 lata temu jeszcze nie spodziewałem się, że tu będę, zwłaszcza, że przytrafiła mi się poważna kontuzja barku. Udało mi się wyleczyć i z każdego miesiąca być coraz lepszą wersją siebie i naprawdę dużo się nauczyłem i mam nadzieję, że to doświadczenie, które łapię właśnie z każdego meczu, przekuje na mistrzostwach. Mistrzostwa rozpoczną się meczem otwarcia Polska-Francja. To spotkanie odbędzie się 11 stycznia o 21 w katowickim Spodku. Była znakomita informacja, teraz niestety dużo gorsza. MKS Piłki Ręcznej Urbis Gniezno jest drużyną nieobliczalną i absolutnie nie można jej zlekceważyć. Faworytem pojedynku 11 kolejki była jednak Piotrkowia i każdy inny wynik niż brak kompletu punktów naszej drużyny należało traktować jako przykrą niespodziankę. Tak zresztą mówił przed meczem trener Piotrkowi Krzysztof Przybylski. Na kwadrans przed końcem spotkania wydawało się, że sprawa zwycięstwa jest przesądzona. Zespół Krzysztofa Przybylskiego prowadził bowiem 21-17. Trudno jednak wytłumaczyć to, co stało się w ostatnim kwadransie. Ostatnie 15 minut należy przemilczeć i głęboko przeanalizować. Strata punktów w historycznej stolicy Polski może okazać się niezwykle bolesna, a margines błędów w walce o podium Mistrzostw Polski skurczył się do absolutnego minimum. 14 stycznia w sobotę o 16 Piotrkowia zmierzy się w hali Relax ze Startem Elbląg. I na koniec informacja z gatunku bardzo złych. Bardzo długa dyskwalifikacja nawet na 4 lata grozi piotrkowskiemu tenisiście Kamilowi Majchrzakowi. Może to oznaczać koniec jego sportowej kariery. Informujemy, że analiza próbki B pobranej od zawodnika Kamila Majchrzaka potwierdziła wynik próbki A. Oznacza to, że wynik analiz laboratoryjnych jest ostateczny i sprawa zostanie przekazana do ITIA Tennis. Tak brzmi komunikat zamieszczony na stronach Polskiej Agencji Antydopingowej Polada. Pozytywny wynik antydopingowy dały badania przeprowadzone u Kamila Majchrzaka podczas turniejów w Bułgarii, Japonii i Korei Południowej. Jeszcze w grudniu Majchrzak wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że świadomie nie zażywał żadnych środków dopingujących. A na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.